Koszmar seniorki z Lubelszczyzny. Uratował ją telefon z drugiego krańca Polski. To się wprost nie mieści w głowie. Seniorka, 72 litry, z maleńkiej wsi pod Tomaszowem Lubelskim zatrzasnęła się na strychu własnego domu. Kobieta nie mogła się wydostać przez długi czas. Uratowali ją policjanci, poproszeni o pomoc przez syna seniorki, który mieszka na drugim końcu Polski. W ostatnią sobotę do policjantów z Tomaszowa Lubelskiego zadzwonił zaniepokojony mieszkaniec odległej miejscowości w Polsce. Poprosił o pomoc. Seniorka zatrzasnęła się na strychu. Tłumaczył, że od kilku dni nie ma kontaktu z mieszkającą samotnie matką. Chciał, żeby funkcjonariusze zorientowali się, czy kobiecie nie przytrafiło się nic złego. Policjanci szybko pojechali na miejsce. Okazało się, że dom jest zamknięty, a mieszkający w okolicy ludzie nie mieli żadnych informacji o sąsiadce. Podczas oględzin domu funkcjonariusze usłyszeli jakieś odgłosy, stuki. Podejrzewając, że właścicielce mogło się coś stać, postanowili sforsować drzwi siłowo, tłumaczy młodsza aspirant Małgorzata Pawłowska, rzeczniczka prasowa KPP w Tomaszowie Lubelskim. Po szybkim przeszukaniu policjanci odnaleźli właścicielkę domu. Okazało się, że seniorka zatrzasnęła się na strychu i nie mogła się stamtąd wydostać. W zimnym pomieszczeniu, bez jedzenia spędziła w pułapce aż 6 dni. Kropka. Na szczęście, kiedy traciła już nadzieję, że ktoś jej pomoże, pojawili się policjanci i ją uratowali. Wychłodzona, odwodniona starsza pani trafiła do szpitala.